wjeżdżać na trzecim już marszu antypoczajetarnym w Krakowie. W tym roku marsz przyjął nazwę Obrońcą Granic 1939 roku. Jak wiemy, spotykamy się, aby uczcić pamięć naszych bohaterskich żołnierzy, którzy odbierali ataki z rosyjskich Niemiec i od 17 września radzieckie ciosy z rolą bolszewickiej czerwonej kołoty, która najechała na wschodu. W tym roku ten marsz zorganizowany jest przy udziale oprócz nas, jako polskich patriotów, również Narodowej Skawiny. A patronat medialny zapewniają portale Alkonopel i Nacjonalista.pl, za co serdecznie dziękujemy. Cóż, oprócz kilku słów organizacyjnych, to tradycyjnie szacujemy hasła za megafonem, za osobą, która by się tego samo dawała trzykrotnie. Nie odpalamy żadnych środków pirotechnicznych. Idziemy z wartą grupą, jak najmniej w poruszanie się innym użytkownikom dróg, po których będziemy się poruszali. Idziemy na pracę dwa innym. Praca nie jest za długa, także przyjdziemy z tym poradzimy. Teraz na wstępie poprosimy przedstawiciela Narodowej Skaliny o pierwsze przemówienie. Warunku na decyzji. Drodzy koledzy i koleżanki, spotkamy się dziś 14 września 2013 roku podczas marszu antytotalitarnego, który ma za zadanie uczcić polskie ofiary dwóch totalitarnych okupantów. Ofiary, które przelały swoją krew, abyśmy dziś mogli mówić swoim ojczystym języku i mieszkać na naszej polskiej ziemi. Mimo przewagi liczebnej wojsk okupanta oraz zdrady przez sojuszników nie poddawali się, lecz dzielnie stawiali czoła przeciwnikowi. 74 lata temu, 17 września 1930 roku, 1939 roku, odwieczny wróg bez wypowiedzenia wojny zaatakował Polskę. Zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Sowieci pod propagandą wyzwolenia napadli na Polskę. Dyktator tego imperium zła, Stalin, planował likwidację państwa polskiego wspólnie z Leninem jeszcze w listopadzie 1918 roku. W Krakowie, tuż obok siedziby gubernatora Hansa Franka, utworzony został konsulat generalny Związku Sowieckiego. To właśnie tutaj NKWD i Gestapo wspólnie ustalały szczegóły ludobójstwa niemieckiego i sowieckiego, w tym eksterminację elit polskiej inteligencji. Do niewoli sowieckiej dostało się około 250 000 podoficerów, oficerów i generałów Wojska Polskiego. Oprócz nich Rosjanie zagarnęli ponad 120 tysięcy funkcjonariuszy policji, straży, a także urzędników państwowych oraz księży. Prawdziwą liczbę ofiar zbrodni sowieckiego ludobójstwa po 17 września 1939 roku kryją moskiewskie archiwa. Właśnie dlatego Rosjanie konsekwentnie odmawiają nam do nich dostępu. Kiedy na tereny Polski wkroczyła Armia Czerwona, kierując się wprost na Berlin, stało się jasne, że Związek Radziecki ma wobec Polski szczególne plany. Zaczęto masowe aresztowania, ograniczono swobody, nałożono cenzurę. Ludzie byli inwigilowani, śledzeni i podsłuchiwani. Szczególnie krwawo obchodzono się z żołnierzami AK oraz ludźmi niewygodnymi dla nich. Ludźmi, którzy tak jak my kochali ojczyznę, ich miłość do niej nie pozwalała zostawić jej los zdrajców. Cieszy mnie fakt, iż zebraliście się tutaj, co świadczy o tym, że pamiętacie, nie są wam obojętne wydarzenia z września 1939 roku. My, jako młodzi ludzie i przyszłość tego narodu, szczególnie musimy pamiętać o tych, którzy walczyli za naszą ojczyznę. Dlatego spotkamy się tutaj i oddajemy im hołd. Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Cześć i chwała bohaterom. Teraz formujemy pokój. No i jest. Teraz! Cios radziecki! Pamiętamy!
komunistą żyć nie damy. Siostr radzieckich pamiętamy, komunistą żyć nie damy. Radzieckich pamiętamy, komunistą żyć nie damy. Honor i ojczyzna, u honor i ojczyzna, u honor i ojczyzna. Pamiętamy, komunistą żyć nie damy. Tak jak pierwszy nazistą rozliczymy komunistą. Tak jak kiedyś rozliczymy komunistą. Tak jak pierwszy nazistą rozliczymy komunistą. Jeszcze raz. Tak jak kiedyś nazistów rozliczymy. Narodowa, nie brunatna, nie czerwona, tylko polska. Narodowa, nie brunatna, nie czerwona, tylko polska. Narodowa, miasto Kraka, wolna Kraka, miasto Kraka, wolna Kraka. Przeproś za brata! Ej, Szechter, przeproś za brata! 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 Miasto Kraka, nie czerwona, tylko polska, narodowa. Nie brunatna, nie czerwona, tylko polska, narodowa. To my, to my, Polacy! To my, to my, Polacy! To my, to my, Polacy! Czarne swasty, sierpy, młoty nie są znakiem patrioty. Czarne swasty, sierpy, młoty nie są znakiem patrioty. Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Miasto Kraka, wolne od lewaka. Miasto Kraka, wolne od lewaka. Miasto Kraka, wolne od lewaka. To my, to my, Polacy! To my, to my, Polacy! To my, to my, Polacy! To my, Polacy! Nie brunatna, nie czerwona, tylko polska, narodowa. Nie brunatna, nie czerwona, tylko polska, narodowa. Miasto Kraka, wolne od lewaka. Miasto Kraka, wolne od lewaka. Miasto Kraka, wolna od lewaka! Miasto Kraka, wolna od lewaka! Czarne swasty, czerwone młody, nie są znakiem patrioty. Czarne swasty, czerwone młody, nie są znakiem patrioty.
Miasto Kraka! Wolne od lewaka! Miasto Kraka! Przyjeżdżamy! Co radzieci pamiętamy! Komunistą przyjeżdżamy! Co radzieci pamiętamy! Komunistą przyjeżdżamy! Tak jak kiedyś oszlazistów rozliczymy komunistów. Tak jak kiedyś raz złotem, czerwoną połotem. Raz czerpę! Raz złotem, czerwoną połotem. Raz złotem, czerwoną połotem. Marszu. Jakby ktoś nie wiedział, znajdujemy się po sieci po kadowni, najpierw jest zapo, potem przejętą przez UB, czy jakby to wolałeś tam UB. Jedna czerwona, nie powiem co. I już jeszcze kilka słów chciałem do was skierować i potem złożymy wiązankę, złożymy do śpiewania hymnu, no i się rozejdziemy. Spotkaliśmy się na dzisiejszej manifestacji, aby pokazać, że Polska jest dla nas wartością najważniejszą. W czasach pogoni za pieniędzmi, karierą, płytką miłością, łatwą i przyjemną rozrywką pokazujemy, że są jeszcze ludzie wyższej próby. Ludzie, którzy jeśli nie na co dzień, to chociaż raz na jakiś czas, potrafią zrobić coś bezinteresownie. Wbrew głosowi większości, nie tylko dla szpanu, ale z czystej potrzeby serca. Potrafią tak jak dziś przyjść na marsz i swoją postawą powiedzieć wszystkim tym, naszym rodakom walczącym i ginącym we wrześniu 1939 roku, proste, ale jakże wiele mówiące, szczere, dziękujemy. Dziękujemy wam, że oddaliście zdrowie i życie za swój naród i kraj. Za przetrwanie Polski, jej kultury, języka, obyczajów. Za to, że stawiając opór nazistowskim i sowieckim oprawcom, nie daliście tej Polsce poleć. Dziś wiele osób próbuje negować sens istnienia państw czy narodów, jako źródła konfliktów. Środowiska liberalne, lewicowe, anarchistyczne, w sposób jawny plują na Polskę. Żyją w tej Polsce, ale szczerze jej nienawidzą. Za to, że nadal jeszcze nie dała się ponieść tolerancji. Za to, że są i rosną w siłę środowiska, które chcą skutecznie zawrócić nasz kraj z kursu w paszczę postępowego potworka, który po drodze pożaruje zachodnich krajów. Swoją postawą mówią też tym, dla których uczczenia dzisiaj się spotkaliście. Jesteście dla nas nikim. Wasza walka była bezsensowna. Nie mamy dla was szacunku. Propaganda godna najciemniejszych lat PRL, to dziś poprzedni wszelkiej maści anarchistów, antyfaszystów czy innego lewactwa. Zakłamywanie faktów i oczernianie żołnierzy NSZ. Nieustanne uderzenie w każdy przejaw postaw patriotycznych i narodowych. Notabene zazwyczaj z dość jednym skutkiem. Czy jawne bezczeszczenie barw narodowych, jak niedawno uczynił to czerwony plastuś Urban, to tylko przykłady z brzegu. Ze względu na szacunek dla poświęcenia naszych przodków. Każdy, kto świadomie nazywa siebie Polakiem, powinien z jednej strony cały czas kultywować prawdziwą pamięć o polskich bohaterach, z drugiej na każdym kroku zwalczać tych, którzy dziś ujadają, szczują, mącą i obrażają ich cześć swoją postawą. A mogą to wszystko robić tylko dlatego, że za wolną Polskę 70 lat temu ginęli polscy patrioci. Nadejdzie czas, gdy hasło Norymberga dla komuny nie będzie już czym życzeniem, a stanie się realnym procesem, który pozwoli uzdrowić Polskę i przywrócić jej należne miejsce wśród narodów świata. Tak jak kiedyś już nazistów rozliczymy komunistów. Tak jak kiedyś już nazistów rozliczymy komunistów. Tak jak kiedyś już nazistów rozliczymy komunistów. Ja poproszę jeszcze nasze delegacje NP o złożenie wiązanki. Nie zginęła, kiedy my żyjemy,
co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Dziękuję bardzo pięknie. Cóż, jeszcze raz wszystkim chciałem powiedzieć Wam serdecznie, że dzisiaj poświęciliście tą godzinkę z waszego życia i chcieliście tutaj oddać to naszym wojowniczym, naszym obywatelskim rządowi. Cóż, frekwencja jak to frekwencja, no ale miejmy nadzieję, że zaraz zobaczymy się w większym gronie. Jeżeli ktoś jeszcze ma chwilę czasu i ochotę, no to będziemy się też troszkę zintegrować. Jeżeli ktoś chce, to zapraszamy. Także dziękuję.